dlaczego jesteście tak dzisiaj odświętnie ubrane? O co tu chodzi? Obchodzimy teraz 11 listopada, Dzień Niepodległości. Jest to dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ nasza Polska odzyskała niepodległość. Rozprawa sądowa nad Polską to zaprezentowanie w pigułce historii, jak nasza ojczyzna dochodziła do wolności. To niejako podziękowanie za wolność naszym narodowym bohaterom. Bardzo serdecznie dziękujemy tym, dzięki którym było to możliwe, którzy przed wielu lat walczyli o polską niepodległość i którzy przez te ostatnie lata budowali Polskę taką, jaką dzisiaj mamy. Nasza szkoła jest ogromnie zaangażowana w to przedsięwzięcie. Mamy szereg różnych pomysłów, szereg imprez, jest występ artystyczny. Chcemy u dzieci budować poczucie wartości, a także poczucie tego, że mogą być wdzięczni dla tych, którzy odzyskali przez nas niepodległość. Dzieci do Akademii Niepodległościowej przygotowały panie Joanna Kromołowska i Ewa Janik. To nie jest zwykła akademia, to jest naprawdę bardzo duże przeżycie emocjonalne. Patriotyzm to nie jest zwykłe słowo, niepodległość też jest niezwykłe słowo. Świadczą o tym i słowa piosenki, i nasze całe przedstawienie. Było też widać, jak na każdym etapie pracy po prostu to zaangażowanie i świadomość taka patriotyczna, narodowa jest coraz większa. Do mnie tu wzywam, do mnie! Bardzo ciekawym elementem tej niezwykłej akademii był sąd nad Polską, która ostatecznie po 123 latach została uniewinniona i odzyskała wolność. Ale mając tak dobrego obrońcę, sprawa była wygrana. Są to ważne wydarzenia, ponieważ jednak nasi rodzice walczyli za to, żebyśmy teraz mogli na przykład chociażby nagrywać to i mówić do kamery słowa, których tak naprawdę chcemy powiedzieć, tak? Więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo jednak gdyby nie to, nie wiadomo, co by teraz się z nami stało. Jest historia, jaka jest. Najważniejsze jest to, że skończyło się tak, jak skończyło, czyli możemy faktycznie mówić o różnych rzeczach, możemy normalnie chodzić do szkoły, nauczyciele mogą nas uczyć, możemy zdobywać wiedzę, kształcić się. Nasi przodkowie tego nie mieli. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie zdradził nam, że przekaz wolności patriotyzmu z ust młodych ludzi jest bardzo znamienny i za każdym razem jest to nowe przeżycie. Patriotyzm pokazywany, przekazywany przez dzieci chyba jest takim najpiękniejszym, uczącym. Oczywiście na 11 listopada uroczystości są dodatkowym pięknem, natomiast mnie bardzo wzrusza, jak przychodzę do placówek i młodzież śpiewa hymn, wszystkie zwrotki hymnu, gdzie w kolejnych rocznikach nagle ta umiejętność naszego pokolenia gdzieś tam zanika. Jest takie piękne powiedzenie marszałka Piłsudskiego: idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak niegdyś był wyścig żelaza, wyścig krwi. A więc bądźmy patriotami poprzez dobrą naukę, poprzez dobrą pracę, poprzez płacenie podatków. Myślę, że to jest taki trochę inny patriotyzm. Dzisiaj nie musimy na szczęście chyba walczyć.